Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Co się dzieje z człowiekiem, który przestaje pełnić wolę Bożą? To jest tytuł dzisiejszego odcinka. Jak zwykle na samym początku przeczytajmy Słowo Boże. Dzisiaj przeczytamy słowo z Księgi Rodzaju, żeby sobie przypomnieć, jak to było na początku. 15 werset, 2 rozdział Księgi Rodzaju. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Wiemy, co zrobił człowiek. Człowiek uległ demonowi, Ewa dała się zwieść, szatan ją zwiódł, zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, dała Adamowi, i w ten oto sposób człowiek nie wypełnił tego rozkazu, nie wypełnił woli Bożej. Jakie są konsekwencje tego strasznego czynu? Spójrzmy właśnie na te konsekwencje, bo często nie widzimy ich u siebie. Ciężko nam jest spojrzeć we własne wnętrze, często nie potrafimy tego zrobić. Łatwiej jest nam spojrzeć na drugiego człowieka, więc skorzystajmy z tego. Spójrzmy na Adama i Ewę, a wtedy może dostrzeżemy także u siebie konsekwencje niewypełniania woli Bożej. Trzeci rozdział od 8 wersetu. Też Księga Rodzaju. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Co się dzieje z człowiekiem? Człowiek boi się Boga, ale nie ma w sobie bojaźni Bożej, tego szacunku, respektu przed Bogiem, tylko w ogóle boi się Boga, boi się usłyszeć Jego głos. Ucieka przed Bogiem. Nie chce patrzeć Mu w twarz, nie chce Go widzieć, bo z tego powodu będzie bardzo nieszczęśliwy. Mało tego, człowiek sam nie jest w stanie spojrzeć na siebie, nie jest w stanie przyjąć siebie samego. On mówi: jestem nagi, ja się z tym nie zgadzam. Źle się z tym czuję, że jestem nagi. Nie jestem w stanie spojrzeć w lustro, można by było tak dzisiaj powiedzieć. Kto z nas nie ma z tym problemu? Ilu z nas... ilu z nas ma z tym problem? Nie jestem w stanie przyjąć tego, jak wyglądam, jak mówię. Często tak jest, że źle myślimy o sobie. Nie akceptujemy siebie. Ja bardzo siebie nie akceptowałem. Nie potrafiłem spojrzeć w lustro. Gardziłem sobą, kiedy patrzyłem w lustro. Dlaczego? Bo bardzo żyłem w grzechu. Nie wypełniałem woli Bożej. Żyłem po swojemu. I z tego powodu nie akceptowałem siebie. Nie jesteś w stanie zaakceptować siebie? Masz problem z wypełnianiem woli Bożej? Żyjesz w grzechu? Masz problem, żeby zbliżyć się do Boga? Nie chcesz zbliżyć się do Boga? Boisz się Boga? Niektórzy nawet negują Jego istnienie. Dlaczego? Grzech, niewypełnianie woli Bożej. To powoduje właśnie, że człowiek gardzi sobą, boi się Boga. Mało tego, jeszcze ma problem między ludźmi jest wielki problem. Czytamy dalej, że Bóg pyta się Adama: skąd wiesz, że jesteś nagi? Czyżbyś zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła? Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, ona mi dała ten owoc i zjadłem. Czyli ona jest temu winna. Ja nie jestem winny. Czemu to zrobiłaś? Pyta się Bóg kobiety. Wąż mnie zwiódł. On jest winny. Ja nie jestem winna. Wąż już nic nie mówi, bo nie ma głosu.
Czyli zobaczcie, no człowiek nie jest w stanie zobaczyć swojej winy. Ja nie jestem winny tego, że jest mi źle. No to ty, Boże, jesteś winny, bo dałeś mi tę kobietę. To wąż jest winny. Zobacz, Boże, gdybyś nie pozwolił temu wężowi być w ogrodzie, to nie doszłoby to do tego, do czego doszło. Po prostu kogiel mogiel. Człowiek jest w rozsypce. Wszystko jest w rozsypce. Rodzina jest w rozsypce. Wszystko jest w rozsypce. Przez to, że człowiek nie wypełnia woli Bożej. Takie są konsekwencje. Na szczęście Bóg stał się człowiekiem i jako człowiek przyjął na siebie tę całą winę. Całą winę. Winę nie tylko Adama i Ewy, ale wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Jaka to straszna kara. Jakie to straszne cierpienie dotknęło naszego Pana Jezusa. On wypełnił wolę Bożą co do joty. Po to, żeby nas odzyskać. Dzięki Jezusowi my możemy teraz patrzeć na siebie z miłością, możemy patrzeć na Boga z miłością, możemy Go słyszeć, możemy Go widzieć, możemy za Nim tęsknić, pragnąć Go, biec Mu na spotkanie. Dzięki Jezusowi, dzięki temu, co Jezus zrobił, możemy też nazywać się braćmi i siostrami, chociaż się nie znamy, chociaż nie mamy tej samej matki, tego samego ojca, nie jesteśmy rodziną z krwi i kości, z ciała. Stajemy się jednym ciałem w Chrystusie dzięki Niemu, dzięki temu, że wypełniamy Jego wolę. Jeśli nie wypełniamy woli Bożej, to te nasze wspólnoty, ten nasz Kościół zaczyna się rozchodzić. Przestajemy żyć w jedności. Wiecie, że wiadomo, nawet jeśli, że ktoś popełnił jakiś tam grzech w ciemności przed wzrokiem innych, wiemy, kiedy to zrobił, wtedy, bo wychodzi to w praniu. Tracimy jedność z drugim człowiekiem. Nie możemy już rozmawiać, nie umiemy już rozmawiać ze sobą. Coś się stało, my to czujemy. Coś tutaj nie pachnie ładnie. Coś między nami się tutaj psuje, nie możemy się dogadać. Dlaczego tak się dzieje? Bo gdzieś został popełniony grzech. Ja go popełniłem, ktoś go popełnił i to ma na nas wielki wpływ. I rozchodzimy się. Już nie ma jedności. Żona czuje, że mąż ją zdradził. Mąż jej się nie przyznał, ale on ją zdradził. Często tak jest. Żona zdradziła męża, dziecko coś tam narozrabiało w domu, a rodzice o tym nie wiedzą, ale czują, że coś się stało. Coś tutaj kręcisz. Powiedz, co jest grane. No, wyspowiadaj się tutaj szybciutko. Boję się, wstydzę się, bo nie będzie mi przebaczone. Boimy się tego, że nam nie zostanie przebaczone, że zostaniemy umniejszeni, że będziemy musieli ponieść karę. Tego się boimy. Jak ktoś popełni jakieś zło, chowa się w domu, żeby go nikt, żadna policja nie znalazła. Boimy się tego, nie? To są konsekwencje grzechu. Ale przyjęcie Jezusa, przyjęcie Jego woli, wszystko zmienia. Jezus dzisiaj w Ewangelii z dnia pokazuje, co się dzieje z ludźmi, którzy Go słuchają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj posłucha jeszcze tej Ewangelii. Ewangelia według świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli o to, Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ten fragment wcale nie mówi o tym, że Maryja przestała pełnić wolę Bożą. Maryja uczyła się pełnić wolę Bożą. Nieustannie słuchała Jezusa i została z Nim. Stała się Jego uczennicą. Stała się córką Jego. Stała się Jego służebnicą. Wysłuchiwała Jego słów. Jego bracia zresztą też stali się Jego uczniami. Wiemy o kilku, przynajmniej o jednym, ale o tym dzisiaj nie będę mówił.
Zobaczcie, stajemy się jedną rodziną dzięki temu, że pełnimy wolę Bożą. Kiedy przestajemy pełnić wolę Bożą, to się rozchodzimy. Nie chcesz, żeby się rozchodziła Twoja rodzina? Nie chcesz tracić jedności z drugim człowiekiem? Wypełniaj wolę Bożą. Ucz się tego od Jezusa. Jezus nas chce tego nauczyć, bo to jest możliwe. Później patrzymy na Kościół w Dziejach Apostolskich i tęsknimy za tym Kościołem, jak oni się kochają, jak oni się miłują, jak oni są w stanie sprzedać swój majątek i oddać na rzecz wspólnoty. I są braćmi, siostrami, nikomu niczego nie brakuje, wszystko mają wspólne. Rodzina, nie? Bo wypełniają wolę Bożą, bo są zjednoczeni w Duchu Świętym, bo słuchają Ducha Świętego, bo umieją Go słuchać, bo się nie boją Boga, nie boją się siebie, nie boją się przyznać do błędu. Chcesz być szczęśliwy? Chcesz, żeby była Twoja rodzina szczęśliwa? Wypełniaj wolę Bożą, bo ona jest najważniejsza. Amen. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.